Nadszedł ten wielki dzień, w którym rozpoczynamy wojnę baz ze Świrusem. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, na sam początek możecie zostawić łapeczkę w górę. 3128 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, w którym będziemy podbijać Świrusa i będziemy go totalnie niszczyć, torturować i zniszczymy go totalnie. Przede wszystkim zapraszam was bardzo serdecznie na Chef Shopa. Link oczywiście jest w opisie. Tam możecie sobie kupić koszuleczkę, możecie sobie kupić etui, które... Nie mam go tu przy sobie aktualnie, ale możecie kupić, prawda, wszystko jest nasze w shopie, zapraszam bardzo serdecznie. Dodatkowo możecie wbić też na Instagrama, tam fotki, story różne i tak dalej, więc tam bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. I uwaga, zapraszam bardzo serdecznie na mój kanał Szczypson Plus, tam już od 2 dni są filmy i mam zamiar tam teraz lecieć daily, przynajmniej będę się starał. Jak w jakiś dzień nie wleci, to i tak się nie poddaję, następnego dnia wlatuje kolejny odcinek, więc wbijajcie po prostu na plusa, tam jest nowa seria, uwaga, uwaga, jest szefowo, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany szefowem, jak wygląda szefowo i tak dalej, tam jest w ogóle nowa osoba, której nie znacie jeszcze, nazywa się Kloc, więc wbijcie, jeżeli jesteście ciekawi, kto to taki. Link oczywiście do kanału na plusie jest w opisie, tam 2 odcineczki już na was czekają, więc macie co oglądać, macie co nadrabiać, tam również będą streamy z tego serwera, więc tym bardziej warto tam być. Dobra, i słuchajcie, jak już powiedziałem o wszystkim, co jest ważne, jeśli chodzi o opis, to przejdźmy do naszego kozackiego odcinka. Jak widzicie, jesteśmy pod naszym domkiem. Tu się w sumie niewiele zmienia, ponieważ mi w tym domku się mieszka perfekcyjnie, perfekcyjnie, bez zarzutów w ogóle totalnie. Tu w ogóle... Ej. Dlaczego to jest napełnione, a ja mam moc? Czy to po czasie się jakoś... To są te stare tabliczki, musimy je rozwalić, kurczę, bo bez sensu, żeby... O nie, rozwaliłem sobie kawałek domu. Dobra, naprawiamy to. Troszkę się wystraszyłem, szczerze mówiąc, patrząc na to, ponieważ nie wiem, o co chodzi. To jest kolejna strzykawka, nie wiem, czy to jest jakaś nowa, czy to nie jest ta, którą ja się wstrzykiwałem. Mam nadzieję, że to jest ta, którą ja, tylko dlaczego ona jest napełniona, jeżeli ja mam moce? Nie wiem, nie rozumiem, ale... Nieważne, może coś się zbagowało, po prostu wiecie, jaki jest, prawda, Minecraft. Dobra, słuchajcie, przejdźmy może do tego pokoju wielkiego, znaczy pokoju, w którym zawsze są wiadomości od Świrusa. Jestem ciekaw, co tym razem Świrus chce nam przedstawić, bo nie lubię od niego wiadomości, nie będę ukrywał, denerwuje mnie strasznie, no ale okej. A czekajcie, musimy to otworzyć, tutaj jest, prawda, nie wiem, to... Słabo to jest ukryte, słabo to wymyślił, no ale niech będzie. Dobra, wchodzimy do środka. Tu w ogóle Davison tam siedzi, ojeny, straszne. Dobra, mamy tu, prawda, ten. Myślę, że to był błąd. Chyba powinniśmy przerwać wojnę baz. Nie, Świrus się poddał. Nie wytrzymał presji, nie wytrzymał, jest słaby. Więc postanowiłem, abyśmy to przerwali. Nie jestem, aha, no ja nie jesteś słaby. Jesteś fest słaby, ale w sumie nic mi nie zrobiłeś, więc czemu miałbym ci coś robić? Miłego dnia. Słuchajcie, to mi tu coś śmierdzi, szczerze wam przyznam, ponieważ ten Świrus, no to powiem wam, że on nigdy mi nie życzył miłego dnia i żaden dzień, w którym on mi zostawił jakąkolwiek wiadomość, zapewniam was, nie był miły, więc wydaje mi się, że to jest troszkę takie naciągane. Ja oczywiście to zamknę, no wydaje mi się, że zaraz nas coś spotka, zaraz coś znajdziemy, co wcale nie będzie przemawiało za tym, że tutaj ten dzień będzie miły. Doim tosta, no raczej nie doimy tosta, czekajcie, domek tosta, albo super tosta, o, bo jestem supermanem, super, ojej, tak, tosta, no i super, mamy domek supero tosta, no nie no, kurczę, źle to napisałem, domek super tosta, nie umiem pisać na tej klawiaturze, domek super tosta, no i super, bardzo mi się to podoba. Dobra, wejdźmy do naszego domku, bo czekajcie, ja przeszukam to wszystko, bo ja czuję, że on tutaj coś, nie no, w skrzynkach raczej nie, czuję, że on tutaj coś, kurczę, na hachmęcił nam tu, zaraz coś znajdziemy pewnie i będzie lipa. No już myślałem, że to jest tabliczka, którą on dał, ale to jest ta tabliczka, która nam została. No, powiem wam, są jeszcze inne opcje, w których mógłby cokolwiek zostawić. Jest ten domek z diamentem, tam też już raz nam chyba wiadomość zostawił. Więc przeszukajmy te wszystkie miejsca, bo czuję to wewnętrznie. Tu wewnętrznie to czuję, że to nie jest takie kolorowe, jakby się chciało. Oho. A nie, to jest stara, patrzcie, on tu, dobra, to raczej tutaj nic nie będzie, bo tu są jeszcze stare rzeczy. Tu w ogóle, jak on to zostawił, bez sensu, nie naprawiłem tego, mogłem to naprawić. No tu nie, no dobra, tutaj raczej nic nie zostało, chociaż sprawdźmy górę, bo ten Świrus... O dobra, ale to jest stara chyba książka, tak? Elo, tu Świrus.
Gotowy odzyskać drugą. No dobra, to jest bardzo stare. Więc dobra, to nie zostawił tu nic, zostawił ten diamentowy domek swoją drogą, to ja też trochę o nim zapomniałem. Powinienem tutaj sobie w nim troszkę więcej pomieszkać, albo zrobić jakąś bazę pod diamentowym domkiem. O, to nie jest wcale głupi pomysł, wydaje mi się, że moglibyśmy coś takiego zrobić. Jest jeszcze jedna rzecz, musimy sprawdzić moją bazę. Bo niby powiedział, że wojna baz została przerwana, ale gdzieś nie do końca chce mi się w to wierzyć. Myślę, że on coś tam jednak, kurde, mógł coś pok... Ej, tej dziury tu nie było! Co to ma być? Czemu tu jest wysadzone to? Dlaczego on mi tu wysadził? Dobra, czy to są jedyne obrażenia, jakie obniosła moja baza? Bo jeżeli tak, no to okej. Ale kurczę, dlaczego tu jest wysadzone? Dlaczego on mi coś takiego tutaj zrobił? Czekajcie, musimy to naprawić. Czekajcie, tu podlecę sobie troszkę wyżej. O, dobra, weźmy to. O, nie. Dobra, musimy wylecieć sobie najlepiej i teraz tak to zrobić. Zobaczymy, na ile nam to starczy, ale raczej nie odbudujemy całej bazy tutaj, całego tego dachu. No bo tu jednak trochę tych bloków jest, a on to wysadził czymś, więc domyślam się, że przy wybuchu wiele straciliśmy tych... No, bardzo wiele straciliśmy tych bloków. Ale dobra, no to jest chyba jedyne obrażenie, jakie poniosło tutaj ten... Nie, to nie jest jedyny... Nie! Świrus! Nie! Kolejne obrażenia, jakie poniósł ten. Tu, ten tajny pokój. On już nie jest tajny. Co jest? Co on zrobił? Ile bloków mamy? Dobra, to... Co tu jeszcze jest? Jak on mi tu wysadził dużo rzeczy? Dlaczego on takie rzeczy mi robi? O nie, nie. Miał być pokój. A on tutaj ewidentnie rozpoczyna wojnę. Prosi się o to. Dobra, zamurujemy tu z góry, że jak będzie padać deszcz, to żeby nam tutaj przynajmniej nic nie nakapało. Ale strasznie mi się to nie podoba, ponieważ obiecał nam pokój. A co to ma być? Nie wiem i... Nie zostawię tego tak. Rozpoczynamy poszukiwania jego bazy, ponieważ gdzieś tutaj jest jego baza i musimy ją znaleźć koniecznie. Ponieważ jeżeli znajdziemy taką bazę, to będziemy w stanie, prawda, odegrać się na nim, zrobić to samo, co on zrobił nam. To jest sposób, ile tych bloków jest. Przecież my, jeżeli tyle bloków wypadło po wybuchu, a i tak wiele bloków jest jakby, wiecie, ojej. I tak wiele bloków jakby znika. Tu jest aż tyle bloków? No nie uwierzę w to. Nie uwierzę w to, że tu aż tyle bloków zostało wysadzonych. No to jest nienormalne, żeby aż tyle staków... Nie wiem, to się jakoś musiało pomnożyć magicznie. W każdym razie musimy znaleźć koniecznie jego tajną bazę, ponieważ jego tajna baza gdzieś tutaj jest poukrywana i w tej tajnej bazie jest to, co musimy zniszczyć. Musimy ją zniszczyć, krótko mówiąc. Tylko zanim to ja musimy wrócić do domku. Musimy wrócić do domku i bo tamta baza jest już niebezpieczna, bo on już ją znalazł, już może w niej cokolwiek robić, więc to jest nie najlepszy pomysł. Ale wow, ale zjechałem szybko. Ale tutaj na mnie za bardzo atakuje, więc tu musimy wykorzystać to, że mamy te tabliczki i napisać jakieś możliwości wtargnięcia na, nie wiem. O, mam pomysł. Wiem, co zrobimy. Słuchajcie, w następnym odcinku włamiemy się na konto Świrusa, przez co myślę, że będziemy w stanie znaleźć jego bazę, ponieważ wydaje mi się, że on jakoś zaznaczył sobie drogę, którą widzi tylko i wyłącznie on na jego koncie, więc jakbyśmy włamali się na jego konto Minecraft, to bez problemu powinniśmy znaleźć jego bazę i wtedy zaatakować ją, jak będziemy znowu na swoim koncie, więc myślę, że najlepiej będzie, jak znajdziemy jakiś login i hasło, które może mieć. Wydaje mi się, że po prostu jego nick to będzie Świrus i myślę, że tego możemy być pewni. Świrus, a hasło to będzie coś bardziej skomplikowanego. Myślę, że to będzie jakieś hasło obraźliwe, więc wymyślmy na przykład Szczypson to debil. O kurczę, co to się tak napisało dziwnie. Szczypson to debil, to może być jakiś pomysł. Tu dajmy jakiś inny pomysł na hasło 2 na przykład. Dajmy toast to pajac. O, na przykład, bo takie może być. Hasło trzecie. Hasło 3. Jakie mógłby jeszcze dać hasło? Pokonam tosta. A, jeszcze mogą być jakieś numerki w sumie. Ej, czekajcie. Toast to pajac. Dobra, tu jakiś 1, 2, 3 na przykład. Tutaj 3, 3, 4, 1 na przykład. Coś w tym stylu, to czuję, że może być. Jakieś numerki, no nie wiem, w sumie będziemy musieli kombinować. To jest najgorsze, że właśnie mamy tu jakieś możliwości, ale wydaje mi się, że to będzie coś w tym stylu i będziemy musieli coś w tym stylu wykombinować, żeby się włamać do niego na konto. Ja sobie tutaj zostawię, żeby jakoś ten musisz
myśleć. Coś takiego, na przykład napiszę sobie, żebym po prostu pamiętał, że muszę coś wymyślić, żeby się włamać do niego na konto. Myślę, że to jest jakiś sposób. No i wtedy myślę, że wiele tajemnic odkryjemy tego świrusa, jeżeli włamiemy się do niego na konto. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, tak jak mówię, 3128 chyba było. I wlatuje kolejny odcinek, prawda, w którym będziemy się włamywać na konto świrusa. Przypominam o drugim kanale Szczypson Plus, tam pojawiła się nowa seria ze szefowa i tam jest kloc. Więc jeżeli chcecie poznać kloca, wbijcie koniecznie na kanał. Trzymajcie się, na razie, pa pa!